taka ładna sukieneczka. I o tu. Nie można tak przestawić. No dobrze, że jesteście, kochane, bo naprawdę no nie byłoby co robić. I tak sobie tutaj mogę pozmieniać im ubranka. I można kwiatki, tu jeszcze takie są kwiatki. O, jaka torebeczka ładna. No dobrze, że jesteście, kochane. Teraz nie można chodzić, spotykać się z innymi, to chociaż mam was. Że się tutaj pobawimy troszeczkę, porozmawiamy. Jaka sukieneczka ładna. No, no, ale nie, najbardziej to mi się ta podoba, bo to jest jednak taka, tak, najładniejszy kolor i najładniejszy krój. Bardzo mi się podoba. No, ja już zrezygnowałam z innych kolorów, innych strojów, teraz będzie tylko to. No, ładne rzeczy. To ja mówię, że zrezygnowałam z innych kolorów, a tu co, jakieś róże? Ale nie podoba się siostrze? No podoba mi się. A co mówił papież do matki naszej Urszuli? Że może nawet w różowej sukience jechać, byleby w Rosji pracowała? No. Teraz nigdzie nie jadę, bo nie można. A to sukienka, a nie szaliczek. No wzięłam szalik, bo sukienki nie zdążyłam uszyć, żeby tak jakoś do tego właśnie nawiązać. Podoba mi się ten różowy. No to jest dla mnie dziwne trochę. Nie rozumiem dlaczego. No tu niby różowe buty ma, ale to ja nie wiem, takie powiedzmy bordowe bardziej. Ale czemu różowe akurat? No, nie wybieram się do Rosji, nie zmieniam stroju, niech siostra się nie martwi, ale przygotowuję się do niedzieli najbliższej. I wtedy co, trzeba różowe szaliki ubierać? Nie szaliki, ale jak będziemy oglądać mszę świętą, to ksiądz będzie miał różowy ornat. No to się poprzewracało. Siostro, nie, jest niedziela radości, czwarta niedziela Wielkiego Postu, niedziela letale po łacinie. To znaczy, że się radujemy, bo już jest po połowie Wielkiego Postu, coraz bliżej zmartwychwstania. No i tak pomyślałam, że nawiążę do tego sobie. Ja to już naprawdę zapomniałam o tym, że jest ta różowa niedziela, bo cały czas tylko teraz wszyscy mówią o tych kwarantannach i koronawirusach, że zupełnie, ale rzeczywiście, no. Siostro, a ja już miałam taką lekcję przygotowaną dla dzieci na różową niedzielę, to może chociaż te lalki i ty posłuchasz? Bardzo chętnie. To zapraszam. Bardzo chętnie. Siostro, to teraz chciałam ci pokazać kalendarz taki wyjątkowy. Bo oprócz kalendarza takiego, chciałam powiedzieć kalendarzowego, ale kalendarza takiego z podziałem na rok, na miesiąc, na dzień, to jest jeszcze kalendarz liturgiczny. Tak, i tutaj mamy taki kalendarz liturgiczny zrobiony właśnie w taki sposób, żeby nam pokazywał cały rok. Nie zaczniemy od początku, bo na początku roku liturgicznego jest Adwent, ale my trwamy w Wielkim Poście, czyli tutaj trochę przeskoczyliśmy. Mamy Wielki Post i kolor szat księdza w Wielkim Poście jest fioletowy. Poproszę fioletowy ornat. Już mam tutaj taką, jak to powiedzieć, szatnię księdza. Zakrystię. No, może tak. I ubieramy naszego księdza na fioletowo. I kto był w kościele, albo kto w niedzielę oglądał transmisję z mszy świętej, to ksiądz był w fioletowym ornacie. To jest kolor takiej pokuty w Wielkim Poście, który trochę smutku, takiego też cierpienia z Panem Jezusem. Ale tak to wymyślili w kościele, że jest jedna niedziela radości, nawet w Wielkim Poście. I to będzie ta najbliższa niedziela. Ja już widzę, ona ma ten różowy kolor. Dokładnie, i stąd ten mój różowy szalik też. Także nie wymyśliłam sobie nic i nie przegięłam. I że nie ma zmiany stroju sióstr uszulanych? Nie będzie na razie zmiany stroju, nikt mi o tym nie mówił. Czyli ksiądz w najbliższą niedzielę odłoży fioletowy, a będzie miał różowy ornat. I też o tym przypomina nam Słowo Boże. Czy siostra poszuka? Tak, ale ja muszę mieć okulary. Ja mam różowy... Etui na okulary mam różowe. To super, czyli jednak też ma siostra różowego. Zgodnie z zaleceniem papieża już wysadzę są tego. W Piśmie Świętym jest dużo słów o radości i jedno nam siostra przypomni. Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu Waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą ostoją. I to może być dla nas też taka wskazówka na najbliższą niedzielę,
żeby się radować w Panu Bogu. To, co też święta Urszula robiła przez całe swoje życie, więc jest duże nawiązanie do naszej założycielki, do matki Urszuli. Po niedzieli radości będą jeszcze też niedziele fioletowe, czyli będzie tutaj znowu... Ile? Jedna. Bo będzie piąta niedziela Wielkiego Postu fioletowa. Tak. I będzie niedziela, zobaczcie, czerwona. I tu jest taka ciekawostka, jeszcze zanim ta niedziela czerwona, że jak obejrzymy mszę świętą w telewizji i na przykład siedząc w Warszawie włączymy sobie mszę z Tyńca, albo pojedziemy sobie... Do Łagiewnik. Do Łagiewnik, też niektórzy byli w zeszłą niedzielę w Łagiewnikach, chociaż siedzieli w swoim domu, to tam w tych kościołach też tak będzie. Tak, bo i nawet jakby z Rzymu ktoś chciał zobaczyć mszę świętą, uczestniczyć tak z papieżem, mamy takie możliwości, słuchajcie, zapraszamy. To też papież będzie miał albo różowy, albo fioletowy, w zależności od tego, jaka jest niedziela. Czyli teraz niedziela tak czerwona, może niech ksiądz zostanie na różowo, bo on nam będzie cały czas przypominał tę różową niedzielę radości, a czerwony ornat położymy sobie tutaj, jak siostra może mi podać. Proszę bardzo. On jest wykorzystywany rzadziej, bo on jest wykorzystywany jeszcze później na zesłanie Ducha Świętego jako symbol ognia i na wspomnienie różnych męczenników. Ale po niedzieli palmowej będzie Wielki Tydzień, taki naprawdę czas już takiego bezpośredniego przygotowania do męki i śmierci Pana Jezusa i rozpoczyna się wielka radość w sobotę, w Wielką Sobotę, ale wieczorem, Wigilią Paschalną. Właściwie powinno to być po zmroku już, czyli jak będzie ciemno, bo przecież Pan Jezus zmartwychwstał w nocy. I wtedy kolor szat będzie... biały i ja wiem jeszcze coś. O, coraz lepiej. Że może być złoty. Dokładnie, będzie biały lub złoty, bo na wielkie, wielkie uroczystości, nawet ja tutaj na złoto napisałam, niedziela zmartwychwstania. No, powiedzmy, za kiepsko widać, ale tak. No jest... O, siostra Anna nam przybliży. Niedziela zmartwychwstania i Wielkanoc, długi czas. Pamięta siostra, ile trwa? Trwa 50 dni. Dokładnie. Zobaczcie, duża część naszego roku to jest kolor biały. Biały. Później jeszcze go też wykorzystamy. I tak jak mówiłam, później niedziela zesłania Ducha Świętego, znowu czerwony. I po niedzieli zesłania Ducha Świętego wchodzimy w czas zwykły, ale to nie jest czas zwykły do końca. Nie. Bo to jest przecież czas cudów Pana Jezusa, to jest tak, tak naprawdę czas też naszego rozwoju i takiej przyjaźni z Panem Jezusem. Ja lubię ten czas zwykły, właśnie ten po zesłaniu Ducha Świętego, bo możemy być wszędzie z Panem Jezusem, możemy Go bliżej poznawać. Tak. I trochę te takie czasy niezwykłe, czyli Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, one same w sobie niosą taką już niezwykłą treść. A czas zwykły, mimo że nazwę ma, że zwykły, to niesie w sobie rzeczy niezwykłe, bo każda Eucharystia przypomina nam i o narodzinach Jezusa, i o Jego męce, i śmierci, i zmartwychwstaniu. Czyli w zasadzie w tym zwykłym czasie dzieją się rzeczy niezwykłe. Tak, i to jest też taki czas nadziei, stąd ten kolor zielony. On trwa, ojejku, bardzo, bardzo długo, tak? Bo aż do Adwentu, tam mamy znowu Adwent, jest... Znowu kolor fioletowy, tak naprawdę powinien być trochę jaśniejszy od tego wielkopostnego fioletu, bo to jest kolor tęsknoty. Tęsknimy za Panem Jezusem i zobaczcie, znowu jedna niedziela jest niedzielą radości. No łatwo to zobaczyć, że w roku liturgicznym są tylko dwie niedziele radości. Ale tak naprawdę, siostro, każda niedziela jest przecież radosna. Każda, bo te akurat dwie niedziele, one są w takim wyjątkowym czasie. Kiedy ten kolor fioletowy, to jest taki trochę czas, jak jest, kończy się noc, a zaczyna się dzień, no to ja, nie wszyscy to widzą, bo śpią, ale tak jest, że słońce przechodzi wtedy z tego takiego, oświetla wtedy wszystko i z takiego ciemnego przechodzi się w jasność. I ta niedziela radości mówi, już niedługo skończy się ten czas tęsknoty, oczekiwania, już niedługo skończy się czas Wielkiego Postu, już niedługo. Jeszcze nabierzcie siły, nabierzcie odwagi,
bo ten czas się wypełnia. Tak, i właśnie to jest też takie delikatne przejście, byśmy powiedzieli. I później po Adwencie jest czas Bożego Narodzenia. To znowu może być kolor złoty lub biały. I zobaczcie jeszcze kawałek czasu zwykłego. To też jest trochę uzależnione od tego, kiedy jest Środa Popielcowa. Kolorowy jest ten nasz rok liturgiczny, ale też bardzo niesie ze sobą mnóstwo radości i takiego światła od Pana Jezusa. Lubię na to patrzeć, bo nawet właśnie to jest takie, że nam przypomina, ile otrzymaliśmy też od Pana Boga takich niezwykłych darów. Nawet właśnie w tym, że te kolory się tak zmieniają i my uczestniczymy w całej tej historii zbawienia. Zadanie domowe na dzisiaj lub na jutro, ponieważ każda niedziela ma też swoją Ewangelię i też to można bardzo łatwo sprawdzić. I w najbliższą niedzielę będzie Ewangelia o niewidomym od urodzenia. Bardzo byśmy chciały, żeby dzieci sobie ją przeczytały z rodzicami. To jest z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 9 i wersety są troszkę podzielone, ale można przeczytać od początku właściwie rozdziału 9 do 38 wersetu, a my później przeczytamy tylko ten właściwy fragment. I proszę Was, żebyście zwrócili, co tam ważnego się dzieje, to jutro nam będzie łatwiej opowiadać Wam o tym, co przygotowałyśmy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i czekamy na spotkanie jutro już. Oczywiście. Szczęść Boże!